Masters Coliseum 2, za chwileczkę pojedynek Gumiho oraz Darka. Za moment startujemy. Control Plus. Ja wiem, że można zrobić Control Plus, tylko że u mnie to jest taka technologia, że to nie wiem, czy coś tutaj nie zniknie. O, chwila, chwila. O, widzisz? Ucina coś. O, teraz jest chyba dobrze. Nie, dobra, jest w porządku, myślę. No, może tak być, może będzie lepiej nawet. W sumie już faza grupowa nie jest tak, aż tak istotna, żeby wszystko było widać. Ja z rolką zrobiłem, nie z kontrolem. Dobra, wracając. Gumiho kontra Dark za sekundkę startuje dosłownie. Zaraz się dowiemy, kto będzie drugim półfinalistą, którego oczywiście jutro zobaczymy. Kto sobie zagwarantuje 1000 dolarów, kto odejdzie mając 500 dolarów w kieszeni. Chyba, że tam jakieś chińskie maklojki zajdą, bo to jest chyba właśnie przez Chińczyków organizowany turniej, mimo że lokalizacja to Korea Południowa. Ale byli Chińczycy, byli Koreańczycy, był Polak. No już została sama Korea. Najlepsi z najlepszych. O, Control Zero i to sta... O, dobra, to dzięki, to tego nawet nie wiedziałem. Że to jest powrót do normalności. Dobrze, Odyseja pierwsza mapa. No Gumiho niestety wczoraj nam pokonał naszego Elazera. Nie żebym mu źle życzył, ale też nie najlepiej oczywiście. Dolny prawy róg Dark w kolorze niebieskim i w górnym lewym rogu oczywiście Gumiho z Psystorm Gaming. Jezus, jak wicemistrz świata, którym jest oczywiście Dark, może nie mieć drużyny. Jak to jest? Co się stało z tą grą? Jeżeli ktoś nie wie, to właśnie się dowiaduje, że zawodnicy spotkali się łącznie 7 razy na przestrzeni dwóch ostatnich lat. I każdy jeden pojedynek wygrał Dark. Każdy jeden. Żadnego nie wygrał Gumiho. Ani jednego. Także miazga może być soczysta. No ale w sumie kiedy jak nie teraz jest lepszy moment dla Gumiho, żeby zabłyszczeć. Może to będzie ten 8 pojedynek, który zwycięży Gumiho. 4 mapy wygrane przez właśnie Terrana, 14 przez Darka. No ale jak się to oczywiście podliczy w pojedynkach, to tak jak mówię, 7 do 0 dla Dariusza. Także może być trochę miazga. Już Overlord, jeden, drugi, ustawiony. Tak, żeby zobaczyć, czy nie ma proxy raxów. Tutaj elegancko obczajone, ten już zakręcił, ten też tutaj widzę, że będzie skręcać. Dark, pełna czujność już włączona. Haczerka postawiona. No i do tego szybkość do Overlordów. Nie pochowasz swoich supply depotów. Command Center. Ło, okej. To jest Command Center First na tej mapie. No tak nie za często się to widzi. Ej, w sumie ciekawa sprawa, nie? Bo Terran zagrał Command Center Firsta, a tutaj mamy spawnik Pool Extractor i dopiero ekspansja, więc w sumie to Dark jest w najgorszej ekonomicznej sytuacji, w jakiej może być. Takie mam wrażenie. Po samym początku już, nie? No nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Witamy Zodiak, witam wszystkich na audycji oczywiście. Oglądacie Dark na Gumiho. Fantastyczni zawodnicy. Równie dobrze to mógłby być finał BlizzCona. Ale tam prawie każdy mógł być w finale, poza Kelazurem oczywiście, hehe. No właśnie. Teraz jest taka nowa meta z Overlordami, że nimi się w zasadzie zostaje po stronie mapy Zerga i dopiero jak się zakończy szybkość do Overlordu, bo już tutaj na nią zbiera, zapewne, to dopiero potem będzie lecieć do przeciwnika, bo nie chce stracić tych Overlordów, także bardzo ładnie. Już się tacy dobrze, jak już tak się wycwanili się Terranie, że tak dobrze biegają Marinami, że zniszczą Overlordy. A co robi Zerg? No Zerg to już nie leci tym Overlordem. Ma to gdzieś, woli z Rogingiem sobie podbiec, czy czymś takim. Uj, teraz Dark się w sumie dowie, z czym będzie wojować. Także może być jeszcze bardzo, bardzo różna reakcja tego zawodnika. Ciekawe, czy kiedyś był w takiej sytuacji. No właśnie, już orbital zakończony, panie kolego. Nie, on nie przeleciał z głównej bazy. I tutaj reaktor, faktorka zauważona. Nie wiem, czy widział drugą faktorkę, to jest w sumie dość ważne. Aaaa, Gumiho, on wie, jak to trzeba zrobić. Ile, jaki to jest dystans? To jest baraki plus supply depot, 5 kratek jak na moje. Tutaj jest odstęp, żeby Zerg nie zauważył nawet, jak tutaj stoi. Pamiętajcie o tym, to są ważne rzeczy. Żeby tak, wiecie, ukryć technologię. Jakoś tak, nie? Jakoś tak. Może nawet dla bezpieczeństwa odległość dwóch baraków i dopiero potem faktorka. Żeby na 100% Zerg nie zauważył takim zergingiem, co jest budowane. Dobrze. Już rozsiewa creep, za niedługo pewnie trzecia baza, drony, szybkość do Overlordów, tak jak mówiłem, będzie grana. Także w sumie nawet tym Zerningiem nie musiał się wszystkiego dowiedzieć. Ej, ale to może być naprawdę ciekawa gierka w sumie. Z mechem, mech. Grany przez Gumiho. Bo już nawet mamy armory, ale nawali tych Helionów i Helbatów, już to widzę.
A Dark w sumie często ginie od jakichś takich timingów w okolicach środkowej fazy rozgrywki. No ale właśnie, pytanie czy zginie jak wszystko wyjdzie. Tutaj jeszcze jest drugi reaktor, który też zostanie oczywiście zauważony. Roshada. Proszę bardzo. No i armor jeszcze zauważona. No to już Dark wszystko widzi, no nie oszukujmy się. Kogo obstawiam, że wygra cały mecz? Myślę, że Dark wygra cały mecz, ale tej mapy, no to raczej chyba będzie ciężko. O, kochany, ale nie no, panie Gumiko, pan trochę tak zapomina, na kogo pan gra, no. Jakby, miozga, już w Berlingi się o ferment. O, ale są też helbaty w ramach odpowiedzi. Ile tych królówek ma Dark? No nie ma za wiele, Roach Warren się powolutku kończy. Także jest reakcja ze strony Zerga też na to wszystko. No ale w sumie to dwie CV-y nie tak dużo. O, no dobra, trochę późna reakcja Zerga, cztery drony szybko padły. No, helbaty będą długo żyć, więc niestety to wydobycie też będzie bardzo mocno ograniczane. Ależ mikro, zobaczcie jak on to przestawia, jak on objeżdża, jak on przechodzi. No teraz Gumiś oczywiście chce z powrotem drony bić, Dark reaguje, ale znowu ta reakcja trochę późna, trochę spóźniona. Jest taki student po ciężkiej nocy, te reakcje są bardzo niemrawy, Jezus! No właśnie, to był ten banan na podłodze, którego prawie że nie ominął. Masakra, no prawie stracił miliard dron, tak plus minus 5 łącznie stracił. Heliony już do Xel'Nagi dojeżdżają, także za niedługo powinien być kolejny. Reaper połowę punktów życia haczerce zbił. Jakby tutaj przeatakował dobrze tymi Helionami, kto wie. Ej, to był pierwszy atak właśnie helbatami, bardzo wczesny i teraz drugi też stosunkowo wcześnie. Fajne to jest, tylko że no właśnie wyskautowane. Także teraz idziemy w cyklony, to Ziggy coś podobnego robił. Ziggy pewnie tam coś się będzie orientować w tych replayach, no bo w końcu od kogo się nie lepiej uczyć mecha jak od Gumiho. Naprawdę bardzo fajne koncepcje ma ten zawodnik. No i teraz jeszcze wjechał do głównej bazy. Mój Boże, niezauważony! Prawie że! Tylko przez dużo Roachy. Heliony co prawda poranione, ale większość z nich przeżyła. No i jeszcze kilka strzał, cztery drony. No w sumie niewiele, ale zobaczcie ile dronek ma Dark, a ile SCV ma Gumiho. To jest po prostu YOLO. Tutaj już tylko atak będzie. Cała twarz będzie w ataku. Ha co? On wraca do dronowania? Okej, jednak Gumiho ma gigantyczną przewagę. Ja myślałem, że on zaraz go spróbuje zalać rołczami, ale on ma żałosne, no jakby... Nieważne. Tutaj jest... No jakaś miazga wielka z Darka, nie wiem nawet jak to się wydarzyło do końca, ale tak jak mówię, trochę ten build order... No w sumie trochę, nawet bardzo dużo robi ten build order, o tutaj już się zaczęła pojawiać duża przewaga Terrana, tutaj te zerglingi wbiegły do Naturala. Boże, ja potrafię tłumaczyć wykresy. Nieźle. I tutaj Heliony... Troszeczkę jeszcze bardziej przeatakowały i tutaj ten drugi atak Helionów, no bo wiecie, jak mocno wzrasta różnica w wydobyciu na korzyść Terrana, to znaczy, że tutaj też się coś dobrego wydarzyło, a nie tylko muły zostały zesłane, hehe. Muły też oczywiście mogą bardzo dużo zmienić. O, właśnie, a propos energii na muły. Tylko wiecie, rzuciłem wzrokiem, już zesłał te dwa muły. Próba odbicia przewagi przez Darka, bo przecież no coś trzeba zrobić, będzie oczywiście zrzucać, desantować swoje roacze w linii mineralną. O, Ravagery też oczywiście nie są złym pomysłem, ale mam wrażenie, że jak dobry timing skonstruuje Gumiho, to nic się już tutaj nie wydarzy. Jezus. Heliony, znowu niezauważone, ale tu nie ma dron, synu. Tu nie ma dron, to jest all in. Tak jak mówiłem, on, no Dark raczej będzie... Chyba musiał już coś takiego robić, bo jest w beznadziejnej sytuacji. 61 CV do 34 dronów, nie ma mowy o grze ekonomicznej, więc on oczywiście już narobił karakanów ulepszonych w Ravagery. Już atakuje. Karakany, super karakany można by je nazywać. O. Nie, no tutaj w ogóle jest aż za gotowy. O, i są czołgi jeszcze. Nie no, Fort Knox, Fort Boyard czy inne takie. Nie ma możliwości. O, jakby się zrzucił może roachami w to wszystko, ale to... Jakby te roacze wysadzić tu. No i dawaj! To może coś z tego wyjdzie. No ale on je tutaj mineralną zrzuca bardziej. No ale dobra, zobaczymy jak ten atak jeszcze się uda. No nie da się za bardzo Sitchanka nawet zniszczyć, bo to wszystko za dobrze blokuje. Cyklony ładują. Atakuje cały czas Dark, no ale nic z tego jeszcze póki co nie wyszło. Tutaj są kolejne Sitchanki na rampie. No nie rozkładaj go, nikt nie wiedzieć czemu, bo ten jeden. Tu się blokują, tutaj się kotłują. No ładnie, udało się zniszczyć Sitchanka, ale w sumie całą armię stracił Dark. Cały czas no coś dobiega, ale no nie ma możliwości. No plus 2 jeszcze zakończone. No spalone szanse Darka już zostały. O, Orbital musiał przelecieć. No 7 SCV-ek łącznie, no niby coś, ale no. Dark sobie dronuje na luzie. Nic się nie dzieje. Miazgunia.
No jak cokolwiek zrobisz Gumi, to i tak wygra. No. Może zaatakować, może się bronić. Tiri. No w końcu. Ten początek totalnie zdominował Gumi o samym build orderem. No jak robimy CC first na pull first, no to jest jednak... Ej, ale to bardzo dobry, mądry pomysł ze strony Gumiho. Bo faktycznie ostatnimi czasy te zergi robią takie otwarcie dość wcześnie, nie? Jeżeli Dark chciałby coś takiego ukarać, to w sumie musiałby... No zrobić Olina. Takiego z jednej, dwóch baz powiedzmy bardzo szybko. Tak mi się wydaje, ale czy aby na pewno da się to ukarać, jak tyle Helionu by tam było? No tylko jakimś Roach Pushem albo Ravager Pushem może i z jednej bazy. No ale to trzeba przecież wcześniej wyskautować, no to może i zwiad dronu trzeba by zrobić tam nawet. No ale jaki teren się tak często grano? Na ogół jest ten Reaper, nie? Siema wymijacz, o to Himon jest, siema to Himon, Pizzo. Teran, tak, Teran wyjaśnił. Z wykrasami. Protoss lepszy niż analityk finansowy i makler, ja wam wszystko wytłumaczę. Kiedy laser to Himon. Himon. Nie rozdrapuj rany. Dzień po. Siema Zodiak. Witamy wszystkich. Akala, cześć Akala. Peace of shit, witamy też, bo nie wiem w sumie czy przywitałem. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dark jeszcze wojuje. No ale Gumiś ładnie. Jazda, jazda. Jak tam? Jaka jest wasza odpowiedź na pytanie z tego paska? Czy ma ktoś robota na przykład strzygącego trawnik albo tego drugiego sprzątającego mieszkanie? Czy ktoś już się połasił na takie rzeczy? Jak to działa? Jak to funkcjonuje? Czy to cały dzień jeździ, czy nie cały dzień jeździ? Czy wciąga wszystko, co trzeba wciągnąć? Czy może czasem nawet wysyła do was jakieś zapytania, jak sobie poradzić z danym obiektem? Jak te roboty działają? Bo to mnie fascynuje. Czy nie musisz nic robić, a tobie zasuwa coś takiego po mieszkaniu i ci wszystko robi? Chwileczkę, przepraszam, Gumiho wygrał pierwszą mapę. W dolnym prawym rogu oczywiście Dark, wicemistrz świata i w górnym lewym rogu Gumiho, jeden z tegorocznych zwycięzców GSL-a. Mam taki wynalazek, generalnie drogie w utrzymaniu, bo czasem trzeba jakiś prezent dać, czasem gdzieś zabrać. Co? Robotowi trzeba dać prezent? Mam rumbę i jedno pomieszczenie sprząta Gites. Jedno? Ale to co, masz jedno pomieszczenie i tylko to jedno sprząta dobrze? Ach, dostałeś na ślub, ale sam byś nie kupił. Aha. Drogie to jest? Narzeczony. B3MH, ale ja proszę bez takich żartów chamskich. Ja tutaj o roboty pytam. Nieludzkie roboty. Znajomy rumba rozsmarował. O Boże. O Jezus, o Jezus, o Jezus. No to też faktycznie może być i... No ale no to jak to? Robot sprzątający i pies i to w jednym mieszkaniu? No to tak trochę dziko. Jak widzicie, Dark zreflektował swój build order, bo teraz najpierw robi hatcherkę, dopiero potem ekstraktor i spawning pool. Pierwszy overlord tak, żeby zobaczyć czy jest proxy. Tutaj drugi też troszeczkę węższy. No właśnie, a tutaj też czasem jest proxy. Tak, ja bym tak nigdy... O, coś tu jedzie? To kliknął. On coś kliknął, Dark przed chwilą tu kliknął. Niby kliknął, ale nie kliknął. Czy Indy gra w Heroesy? No obecnie nie gram w Heroesy. Witamy Rymasz na audycji. Dobra. 3000 za takiego robota, co sprząta? Sprząta tylko salon, bo on jest niżej niż reszta domu. Aha, tego trzeba... Ojej, bo taki robot to sobie pod... nie podpłynie pod górkę. Albo nie wejdzie po schodach zapewne. No rację, no rację. To jeszcze nie ta technologia. Dobrze, mamy znowu otwarcie... nie znowu, to jest normalnie. Tak, to jest normalnie, tak, przepraszam. To jest Reaper Expand z przejściem już w normalną grę, więc teraz Gumiho aż tak nie zaryzykował, gra normalnie. No i ta gra już powinna być taka... Tak jak mówię, no z początku Gumiho nie ma zauważalnej przewagi, tylko będzie... dość... ale zobaczcie, jak nie zrobił budynku, nie spanikował Dark. Bardzo mi się to podoba. To już powinna być gra normalna i tutaj myślę, że Dark już powinien rozwinąć skrzydła. Także spokojnie, ta pierwsza, no trochę nie poszło, rzut monetą, rzut kością, wiadomo, czasem tak we sporcie bywa.
Meriny bardzo ładnie szukają, zobaczcie, szukają Overlorda, a on tak później tym Overlordem leci, zobaczcie, tak później, nie? Także, a, niby będzie, ale go to w sumie tutaj nie ma, Gumi, aaa, piękna sprawa, no nie wiem, czy pamiętacie, ale ten Overlord tutaj chwilę postał, nie? Nie ruszał się, po to właśnie, żeby Gumiho, on zna timing tego Overlorda, taki standardowy, a to Dark mu zapuścił niestandardowy timing i co zrobisz? No, nie zabijesz tego Overlorda, bardzo ładna gra, bardzo ładna. Pierwsze Heliony za chwileczkę nam się tutaj pojawią. A nie, tylko jeden! Bo on w rzeczywistości chce zrobić dropa z Merinów oraz minę. Uuu, tak inaczej, dobrze, bardzo dobrze, nawet że zmienia builda. No, no, myślę, że zobaczymy w tej grze akurat piechotę. Ale to jeszcze w sumie jest decyzja Gumiho. Damy Zylcu. Możesz ty, już się wydronował. Już to wygląda sensownie u Darka. Tylko właśnie, wygląda sensownie, jak będzie z tą defensywą. Chociaż w sumie pierwszą defensywę to królową, królowe całkiem źle robią. Ile tych królowych on już ma? Już trzyma, zobaczcie, zaraz będą jeszcze dwie. Pięć łącznie, no to spokojnie się obroni. No, ten drop Merinów zminął. Ten timing! Ten timing na zerglingu! Bóg! Bóg zergów! Nawet nie musi robić szybkości do Overlordów, już wszystko widział. On wszystko wie, wie kiedy będzie Roshada, wie kiedy ma wbiec Lingiem. Bardzo dobry zerk, bardzo dobry. Jak jakiś Elazer ogląda, Mikołaj, paczaj. Znaczy pamiętam, że on też był chyba tak w stanie takie rzeczy robić, ale najbardziej mi utkwiło pamięcia, kiedyś Nercie coś takiego zrobił. Bo też wyglądało jakby to specjalnie zrobił, ale potem w wywiadzie Nercie mówił, że nie sądził, że można mieć tam tyle szczęścia z czymś tam. Co może tak niby wiedział, ale trochę też warta w tym pewnie jest. Dobra, Overlord wszystko sprawdza, upewnia się, że nie ma cloaka robionego w starporcie, więc może ma też podejrzenie, że to już będzie Raven, aczkolwiek jeszcze nie wie, mina zakopana. Aha, to jest taka mina, żeby spowolnić creep, no, no w sumie tak, no bo przecież Dark będzie mieć pewnie tutaj tyle tej armii, że nie ma w ogóle podejścia. 4-5 królowych nawet, bo jeszcze jedna pewnie jest, no dokładnie w głównej bazie. O, jeszcze jedna, Jezus, Dark, zakróluje go. Minka. O jacie, ale tutaj tego dobiega, dolatuje, dojeżdża. Jednak zrobił trochę Helionów Gumiho. Jednak, tak, tak jak myślałem, będzie piechota tutaj grana. Podwójny eBay, trzecia baza, więc mimo wszystko Gumiho dość ekonomicznie, ale do tego wszystkiego timing. Zaraz Heliony wjadą razem z Reaperem. Drugi oddział strzelający, taki bardziej creep usuwający. Ej, fajne to było z tym Ravenem. Tak jak Protosi robił Archondropa z Obserwatorem, tak tutaj też Terran trochę chce spowolnić rozsiew. Bardzo dobrze. Bardzo mądrze. Najpierw wymusił Darka, żeby przeszedł tam właśnie na dół, a teraz z kolei tutaj podszedł, żeby zniszczyć, spowolnić ten creep. Nieźle, nieźle, czwarta baza. Kolejne haczerki robione przez Darka. Tutaj haczerka, tam haczerka. Lair. Fantastycznie. Już chce się rozwinąć Darka, ale Gumiho stara się go trochę spowolnić. No zobaczcie, teraz to wygląda zdecydowanie inaczej. Ile dron, ile SCV-ek, nie tak jak na poprzedniej mapie. No i teraz już nie, no już teraz będzie ciężko Darka zatrzymać. Infestation pit w 6 minucie, wszystko książkowo wykonuje zerk, nawet sam pamiętam jak Nercie też robił w tym momencie. No czasem Nercie 6.20 powiedzmy, w takiej typowej rozgrywce. Dark może ciut szybciej, bo w sumie niewiele się tutaj działo. Więc faktycznie może i można nawet te 15 sekund jeszcze urwać. No tutaj duży błąd Darka, traci zerkingi w zasadzie za darmo. Tutaj ładny drop Gumiho, tutaj kolejny drop z Atutureta, ale tutaj akurat nie celował za bardzo. No nie powinien tutaj już wojować, no. No dobrze, dobrze, tak. Coś tam zrobił Gumiho, w sumie tego nawet pochwaliłem, ale nic dużego. Najważniejsze oczywiście, że Gumiho nie potracił Helionów i tak dalej, ale... Ale gdzie jest ten Raven? Ach, on tutaj wisi, na minimapie tego prawie, że nie widać. Takie minimalne, ciemne coś. Dobra. Darko, czy... Już robi hajwa! Już, panie, już! Niektórzy to by dopiero, wiecie, Lera kończyli. Myśleli o Hydrach, on już hajw. 30% zakończony, czy tam więcej. Na Rains wychodzą na mapę. Dużo, dużo. Plus jeden się kończy, ten timing, synu, ten... Ale combat shielda nie ma. Niby fajny timing, ale też zakończona szybko i do bangów. No i zaraz pierwsza konfrontacja. Podniesie, czy nie podniesie? Podniósł! Ła! Nie no, nic nie może zrobić. Ani jeden, ani drugi na dobrą sprawę. Wejście na kryp jest bardzo ryzykowne. No się nie znaczy, że tego nie zrobi, zwłaszcza, że ten na Atuturę też troszeczkę sieje ferment. I odciąga uwagę Darka na tyle, że nawet stracił jedną dronę z ekstraktora, więc tam też jakiś błąd był zrobiony. Tutaj był mały kontratak jednym zerglingiem. Czy tam może raczej sprawdzenie, gdzie jest trzecia baza.
Ive zakończony. Zobaczcie, zobaczcie, jak szybko on postawił Ultra Cavern. Zobaczcie, zobaczcie, już postawiony. Już się robi, już. I oczywiście Adrenal do Lingów momentalnie. Ultra Cavern przed 8 minutą. Dalej czyszczenie creepu. Ale zobaczcie, jak się trzeba natrudzić, jak się trzeba nawojować o to, żeby w ogóle creepem wyjechać, tak nie wiem, na dalszą część mapy. Jezu, Zuniu, to coś tu najlepszego zrobił. No słabe to mikro było. Tak to zaczął mikrować, a już trochę po czasie. No ta targeting, no, przynajmniej te bejmy. No, mina, nie, mina się zamyśliła. Trochę piechoty jeszcze ma Gomiko, więc ten kontratak by nic mu nie zrobił oczywiście. O! Ale mu ciepnie! Aaaa! Wbił gwoździa. Ravenu ucieka. Ma już oczywiście technologię do ultralisków Dark, ale jeszcze ich nie zaczął robić, co ciekawe. Bardziej się skupia na Bane'ach, no i na obronie nadchodzącego ataku. Pierwszy dzik już zakolejkowany, tutaj się robi od tego kokona. Nadchodzi. Gomiko. Rozstawienie. Godne Terrana. Aż dwie miny, tak się... O! Raven padł, okej. Jakby go nie było. No i teraz na tarcie. Darku, czy ty zrobiłeś? Jezus, ta mina! A, ona chyba z 20 lingów! Jedzie dalej, wjeżdża. Ej, to była jednak dobra decyzja, mi się wydaje. Chyba nawet Dark musiał to zrobić, bo wiecie, on przed tymi ultraliskami jeszcze zrobił trochę bane'ów. Musiał chyba zainwestować defensywę, ale czy to cokolwiek zmieniło? Gumiko dalej atakuje, tak jak na Elazera. Nic się nie dzieje, ale w sumie Terran pcha dalej. O, pierwszy dzik, pierwszy ultralisk, ale on jeszcze nie ma pancerza, leczyć! Medyka! O, no wyleczył, ale stracił masę energii teraz Dark. Nie może za bardzo dalej rzucać. O dobra, jeszcze będą ze dwie transfuzje. No ale to oczywiście nie jest zbyt wiele. Te bejny muszą się znakomicie połączyć. Ultralisk dalej. O, już nie żyje. Ultralisk, ale to jest to otoczenie! Z Adrenalem! No, zadziob... Nie zadziobał, bo podniósł. Bardzo ładnie Dark się broni. Perfekcyjnie. No i za chwileczkę będzie dostęp właśnie do ultralisków Aone. O, kochany, będzie dużo ultralisków. Armia Zerga nie do przebicia. Caitlyn jest pęknik zakończony, no i od tego momentu właśnie ultra już nie powinny tak szybko znikać. Przelot Gumiho już zaczyna wykorzystywać swoją mobilność, jak tylko zobaczy ultraliski. Miny sobie strzelają, tym kontratak lingami. No miał zatrzymać czwartą bazę. Trochę dziwne, że Gumiho jej jeszcze nie ma. Teraz będzie ona zabezpieczana. Przejście w Liberatory, Fusion Core'a, zasięg do nich też będzie niedługo grany. No ale póki co Gumiho dalej atakuje. Już się zbroi pod ultraliski, Overseer zniszczony. Teraz o, jak ładnie, jeszcze trochę przycisnął. Kryptumory. A, myślałem, że się znowu wyładuje. No tutaj oczywiście defensywa Darka była, on to wcześniej już widział. Overlordem czy innym czymś. No i tutaj też bez szału. Ładnie grają. Widać, że już tutaj, już jak się zaczyna 10, jakie 1000 dolarów, to już a jednak zagram lepiej. No i ucieczka. Cały czas Dark oczywiście bardzo ładna obrona, za wyjątkiem tej szóstej bazy już. Nie ma możliwości, żeby zaatakować sensownie. Cały czas bardzo przytomnie, bardzo dobrze Gumiko. Wszędzie, gdzie tylko może, niszczy creep, atakuje dalej. Ale Dark momentalnie stara się go odbudować. Teraz chyba czas na kolejne pchnięcie terrańskie. Tylko dwa liberatory? No myślę, że więcej powinien ich tutaj zabrać, ale w sumie też bardzo boi się, że straci swoją czwartą bazę. Tutaj możemy zrobić miliard baningów i wysadzić ją w powietrze, jeżeli nie byłoby oczywiście całej tej armii. Oho, laguje SE Boy. Czy jeden z graczy, czy ja? Xiaose? Chyba Chińczyk. Komentator podejrzewam. To w sumie inaczej by go pewnie w grze nie było. O, ten się smutna minka. Maincaster, RIP! No tak myślałem właśnie. Dobrze. F to pay respects. Czemu F, żeby dać respekt? Dobra, pożartowaliśmy. Ja proszę wznowić teraz grywkę, bo jestem w sumie ciekaw, kto teraz wygra. Myślę, że Dark jest trochę lepszy, ale w sumie Gumiko niesamowicie dobrze gra. What happened if he disconnect regain? O, czekaj. Chwila, should be okay. To ja nie wiem, czy my gramy dalej, czy nie. Nieważne!
Ciśniemy, Koreańczycy! Ocknięcie! Ciśniemy. Nie wiem, czy admin w ogóle ma hosta. Tfu, czy admin ma... no, tego, sędziego. Czy mamy zapauzować, czy mamy wznowić, nie wiem. Oczywiście, że jestem maincasterem. Nasz fantastycznie niezwyciężony kraj. 8 królowych. Także energia na leczenie ultralisków będzie. No. Noszą się z zamiarem, jak na grzybobraniu. Ale żaden nie chce tutaj skoczyć. Zolinować. No, bardzo ładny atak od dołu, Gumiho. To jest w ogóle świetne, bo tak, zerk nie może wyjść na środek mapy. Jak nie może środkiem, no to wiadomo, że można tymi bokami coś przykombinować. I tak, tu liberatorki zapuszczone, tu jest defensywa szczelna, tu też była szczelna, a jak nie była, no to najpierw musiałby sobie z tym poradzić Dark. No Dark w sumie nieźle ustawiony, ale creepo tutaj nie ma. Królowe oczywiście nie podejdą, no ale w sumie już jak ultralisty są tak ulepszone, to nawet nie trzeba mieć nic do leczenia. O, tutaj trochę przeatakował liberatorem. Tutaj te też oczywiście progresują dalej. Bardzo ładnie to rozgrywa Gumiho, aczkolwiek no Dark cały czas też dobra defensywa. Na środku mapy lekka przepychanka, spor przestawiony. No Dark musi oczywiście wycofać swoje drony czym prędzej, bo szkoda je tak tracić. Tutaj też oczywiście zero reakcji. No traci drony, Dark, halo, synu. No ale ciężko oczywiście w 15 miejscach się bronić idealnie, może jeszcze jakiś kontratak skonstruować. Nie, teraz o tym w ogóle nie myśli Dark. Królowe. Nie stracił nawet. O! Haczerka padnie! O! I Playgu! Jeszcze na mediwaki! Ej, tutaj... Jezus! Ile tego jest tutaj? Tego Dariusza! Wszędzie ma armię, wszędzie ma dużo armii. No, 15 dron stracił, więc teraz pytanie właśnie, czy on je odbuduje, czy też jednak pójdzie w... armię. Może koruptory, bo... oczywiście teraz ich najbardziej potrzebuje, żeby skontrować... liberatory. Oj, jacie, ile tych liberatorów tutaj od dołu będzie. Walka o szóstą bazę. Widać, że Gumiho bardzo nie chce, żeby ją zerg zajął. Jezuniu, 5 liberatorów na cykl. Imba, imba synu. No musi podnieść tę armię oczywiście Gumiho. Może to nie jest takie oczywiste. Tutaj też była lekka wymiana. Ciężko wszystko dobrze śledzić, bo naprawdę dużo robi rzeczy Gumiho. Oczywiście wycofanie tymi liberatorami, one same tutaj nie mają co robić. No ultralicki też tak interesująco się tutaj chcą załadować. Nie wiadomo do końca, którą bazę, bo tutaj też tego wydobycia nie ma zbyt wiele, ale tutaj go... kręgi wolności, synu. Ja nie wiem, czy to jest oddanie tych ultralickich zadań. Nie, nie jest, dobra. Jest w porządku, jest okej. Okay. Tylko żeby tak też nie przerumakował z tymi liberatorami. Ile on ich na... Oj, jacie, 15 liberatorów. Synu, dużo, ale marauderów ma trochę mało. Nie wiem, czy to dobrze, czy... ale Meriny też się przydadzą właśnie na te koruptory. No ciekawie, ciekawie. Czy ta kompozycja została dobrze utworzona? O, do tego jeszcze ghosty właśnie, to na pewno też będzie niezłym wsparciem. Snajpy na ultry, ewentualnie MP na królowe może. No myślę, że lepsze byłyby te snajpy w sumie. O, albo na ilu... na Vipery. Ale ma kompozycję już Dariusz. Dobra, wchodzimy. To jest chyba ten moment do ataku. No, Gumiho się bardzo panicznie szybko rozstawia, nie wiem czy to jest mądre, bo te liberatory są oczywiście mocno ściśnięte, wtedy to zatrucie Viperów będzie bardzo skuteczne. O, tutaj jest dobre miejsce też do obrony, a zobaczcie jak się rozstawił. No, bez kija nie podchodź, Dark oczywiście się wycofuje. Chyba będzie dłuższa gra, ale myślę, że całkiem dobra. Tutaj zerging, już sprawdza, czy ekspandzik będzie robiony, czy nie będzie. Dariusz szuka okazji do ataku, szuka szans, ale póki co jeszcze żaden nie znalazł. Siedzi w bazie. Teraz Beningi, żeby właśnie jakoś odpowiedzieć na ghosty przeciwnika. Jezuniu, obrzydliwa kompozycja Terrana. Dalej nadchodzi, dalej idzie. Trochę taki tutaj jest... no nie wiem... nie ogarniam trochę tego rozstawienia teraz Gumiho. Nie wiem, czy powinien ich znowu przestawić, ale w sumie to pewnie bardzo się boi, że Dark zaraz przyszarżuje. No i faktycznie, o, ghosty, teraz je podniesie. Boże, jak je tutaj, jak LeBron pod koszem zbiera. Tak jest, MP, nie będzie MP. Teraz wyciągnięte liberatory, zatrucie Playgu, nie ma gdzie rzucić. O, teraz można tego liberatora. Dobrze, dalej atakuje, nie ma MP, w dalszym ciągu mógłby użyć. Otrucie na mediwaki, nie, jednak nie. Jezus. Ależ czarują. Zerglingi oczywiście jak najszybciej Dark dodaje, żeby poratować swoją kompozycję. Tu jakieś turety jeszcze są robione na froncie. No Gumiho już zaczyna żółwiować na mapie. Powoli, ale zdecydowanie. Dark rozstawia się.
No i chyba będzie próba kolejnego ataku. Ale przysnajpował tego ultraliska i drugiego. Proszę bardzo. Pięknie wyjaśnia, piękne mikro. Wiecie, jak to dużo dobrej kontroli trzeba mieć? No nie to tak, że podejdzie ghostem, szczeli już. Naprawdę trzeba się fantastycznie ustawiać, szybko celować, potem szybko uciekać. To jest dużo APM-u, no widzicie, 500-600. Tu trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi. No i to oczywiście Dark też wie, co robi. Już zaczyna kontratakować, wie, że frontalnie może być tutaj słabo. No, jedzie Dark, jedzie, ale właśnie, gdzie on dojedzie, bo póki co, no rozbity zupełnie przez Terrana. Zerlingi jedynie mogą tutaj trochę szybko pocisnąć, no i teraz Gumicho oczywiście lekkie wycofanie, bo trochę boi pewnie się, że zaraz mu koruptory wszystkie liberatory wyjaśnią. No i dlatego są właśnie te turety, dlatego te turety. Gumicho musiał wycofać swoją piechotę, żeby obronić się przed Lingami, więc to odsłonił liberatory, ale teraz turety odpowiadają na koruptory. No i ważne, żeby właśnie ta piechota cały czas czuwała nad liberatorami. Co za zmysły tych zawodników. Jezuniu, geniusze, geniusze swoich czasów. No 11 cofajek mimo wszystko padło. Cały czas się Dark nie może pogodzić, widzę, z werdyktem tych liberatorów. No nic nie zrobisz, panie, nic nie zrobisz. No, no w taką fortyfikację oczywiście ja bym nie atakował w życiu. I chyba teraz Dark, no on wie, co musi robić, kochany, on wie, co musi robić. Teraz trzeba oczywiście odcinać dostęp pieniędzy dla Terrana, bo jak widać w frontalnej bitwie, no tutaj nie ma za bardzo jak wygrać. Gumicho też wie, że jak zejdzie z tej rampy, to będzie bardzo duża przestrzeń dla Zerga i faktycznie bitwa też mogłaby być dla niego nieciekawa. Także teraz się wiele sprowadzi do tych bitew pobocznych. I proszę bardzo, już tutaj zatrzymana ekspansja, ultralisku elegancko atakują. No chyba trochę przesadził z tymi liberatorami, chociaż nie no, chyba trochę przesadził. Aj, jeszcze mu po tym odwłoku, nie wiem co ma ultralisk w sumie z tyłu. No nie, to chyba nie odwłok, taki pancerzyk powiedzmy. No tutaj już bez problemu piechota wyjaśni, no ale to jest moment dla Darka, żeby właśnie może przeatakować środek mapy, żeby te turety chociaż wyczyścić. Albo górą ma... O, jacie! So many bailings! Tutaj też zerglingi zostały zostawione. Jak idealnie poza skanem! Co za map hacker! Idealnie zakopał. A, ale tu nie ma nic tak jakby, więc... No, głupio byłoby stracić te bailings. One są... Aj, zakopał jeszcze tu jednego! No, a co z tymi? A co z tymi? No zobaczymy zaraz. Oczywiście Tran idzie na godzinę 6, żeby anulować. No, teraz Dark bardzo ładnie. Zobaczcie, jak szybko to atakuje. Ale ogarnął Gumicho też bardzo sprawnie. No i w to miejsce teraz trzeba oczywiście przyjść do... Albo i nie. No, a nawet widział już, że nie obroni tej haczerki w sumie. No i miejsce do bitwy też jest takie troszeczkę nieciekawe. Aha, jeszcze Zerging zakopany. Nie no, podoba mi się, jak gra Dark. Tak, no maksymalnie na molnie. No jak jest taka długa gra, gdzie w głównej bitwy raczej nie będzie jeszcze przez chwilę, to taka namolność oczywiście może z czasem wytrąci Gumicho z równowagi. I teraz na środku mapy, tak jak mówiłem, skoro teren gdzieś tam biega, gdzieś kluczy po mapie, to można by i tak przyatakować. Ghost na Cloaku, już dojechany. No, niestety, mam wrażenie, że trochę głupim pomysłem było podejście tutaj królowymi, bo creepu nie było. Trochę im to czasu zajęło, a korruptory w sumie same mogły to wyczyścić. No tak słabawo, słabawo. Odbudowuje... Trzy ultraliski Dark, chyba nie myśli już za bardzo o tych królowych, bo faktycznie podczas bitwy mogą być to trochę ciężkie. Nie no, w sumie potrzebuje według mnie tego leczenia. No ale dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Może samą masą go tutaj dojedzie. Tutaj jest haczerka, tutaj jest haczerka, panie. Tutaj jakieś ekstraktorowanie. Jak to wydobycie? No Utarana oczywiście niewspółmiernie lepsze, bo wiadomo. Dopiero co zająłeś świeżą ekspansję, tutaj miliard mułów. Teran w esencji. No i nosi się z zamiarem teraz chyba Dark, żeby przeatakować, a przynajmniej bronić dobrze swojej bazy na godzinie 6. No tutaj kręgi poza kręgami wolności widzicie na minimapie. Miliard kręgów od sensor towerów, czyli Gumicho już na permanentnym. Tak już się nie kryje nawet, że chce widzieć wszystko i wszędzie. Jeszcze skan, no pewnie, że tak. Nie dość, że widzi sensor towerem, to jeszcze rzuca sobie skany. I tu, i tam, on wszystko widzi, on wszystko wie. Wizja permanentna. Permanentna inwigilacja. Za darmo. I tutaj jeszcze liberator zapuszczony. No teraz Gumicho chce z kolei trochę Darka skurzyć. Tamskimi małymi atakami bocznymi, które w sumie mogą sporo zdziałać. No i teraz Bejny. Oj, teraz ta planetarka też się odwinęła. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał, ale ten trzeci już bardziej na Bejny. No, miazga. O Jezus, te ghosty! Co do tego osty? A, Cloaka odpalił. No ale mógłby eksplodować. Dark, potrafisz. Dark, musisz. Oj, nie musisz. Jak wiedział, że został zakopany od razu Zergling. Pewnie go widział.
Więc już go wyczyścił. Dużo zainwestował Dark, żeby zniszczyć ekspansję w dolnym lewym rogu. A tutaj zero reakcji Dariusza. Tutaj już szybsza, tutaj już lepsza. 12 dron padło, sporo. Dark oczywiście kilka już odbudowuje. Taram w sumie też ma niewiele SCV-ek, ale chyba więcej ich nie potrzebuje na ten moment. Jeżeli chodzi o bank, no tak ciężko powiedzieć, kto ma lepszy, taki porównywalny. Powiedziałbym, trochę więcej gazu, trochę więcej minerałów. Za darmo haczerka na godzinie 6 po raz kolejny. Dark oczywiście górą mapy będzie próbował się odegrać. Tutaj Liberator też został poczyszczony. Bez dużej bitwy, bez głównej bitwy. No jest spory zamęt, jest tutaj ta mobilność zergowska może się bardzo opłacić. No i teraz jeszcze dużo ghostów. Marines też będą, no takie może nie najistotniejsze, ale te ghosty padły, to było super ważne. Bardzo ładny atak. O, jeszcze tutaj! A nie, to nie są Bane'y, to są Lingi, Jezus. Już myślałem, że wszystko co najważniejsze u Gumi to zaraz eksploduje. Ile tych ghostów na... Jezu. 22, no monopol. Monopol na ghosty. 6 liberatorów, 22 ghosty. Ja, nie, i jeszcze bomba nuklearna. Tylko nie bomba. Ależ go tutaj zaraz zaduchuje Gumko. Ale mądrze, nie? Bardzo mądrze, bo ten nawalił koruptorów. 14, no może nie tak mega dużo, ale jednak. A tutaj ciach, już nie ma liberatorów, teraz przejście w ghosty, więc ta kompozycja, mam wrażenie, dla Terana nie jest taka zła. No ale w sumie dobre strzały z Bane'ów i w sumie i one mogą zginąć. Planetarka atakowana, Jezus, zalew zergingowo, ultraliskowo, bane'ingowy. Miazga, tutaj te ghosty też popadają, ale bardzo dobrze Gumiko włączył cloaka, bo jeszcze chwilę... Aj, nie, właśnie, te oversiry tutaj tak niby są, ale ich nie ma. Nie widzi ich do końca Gumiko. Oj, trzeba uciekać, bo... O, przyszła. Szara piechota z bazukami na głowie. Idzie. Teraz tak, zdecydowanie Teran już rozjuszony całą sytuacją, potracił ekspansję trochę. To jest oczywiście bardzo niefajne. Teraz oczywiście dużo Bane'ów potrzebuje. O, jeszcze infestory są! Ale skan został rzucony, ale to jest zmienia faktu, że przyrost grzybni też został użyty. Plague'u na wszystko! Plague'u, ale tych ghostów, ile tutaj on ich nawalił, Jezuniu! Te Bane'y, one muszą po prostu kapitalnie uderzyć. Kapitalnie, ale nie w Ubaradery! Jezu, nie te ghosty! One miażdżą wszystko, synu! No ale celuj im snajpem! Nie, no dobrze, teraz tak. Dobrze. O masakr, no zergingami tego łatwo nie dojedzie Dark, więc musi naprawdę dobrze się teraz przygotować do kolejnej bitwy. Nie może jej tak rozegrać o... Byle rzucenie marni. Tak jest, już przegrupowany. Jest Overseer cały czas. Wysajpował Overseera przed chwileczką Gumiko tego jednego. Tak jest, Overseery. Ale jest detekcja od przyrostu grzybni. Miazga. Och, te odgłosy umierających ghostów. Nie no, Dark jest też dobrym wojownikiem. Chyba pierwsza mapa, a jaka dobra. Taka dobra. No i Dark... przepraszam, druga mapa, ale jaka dobra. 1:1. Money Fungal. Tak, to było dobre. No Dark świetnie, no cały czas, wiecie, Teran mu się chamsko ustawia, to on gdzieś tam już kontratek zapuszcza. Bardzo dobra gra, taka naprawdę progamerzy widać. Dark wojuje o mistrza świata, jak zawsze. No, ale to był Ascension to Ire, tu tak można grać. Pytanie, jaka będzie kolejna w sumie? Trawnić na... Tam jest tra... O Jezus, trawnik tam miał być. Sorry. Sorry, nie ogarnąłem. My tu o robotach. Tutaj takie dobre gry ze strony koreańskich botów. Teraz już jest okej. Sarewok, witamy. Szuman, cześć. Siema, Hero, Sliver, Ole. No i od razu inna gra, no. Dzisiaj jakoś tak wszyscy nagle lepiej grają, nie? Już każdemu zaczęło zależeć. O, mamy followy. Ayarn 666, Shodan Top, Jung. Dzięki za followy.
Tak, Falun i StarCraft, dokładnie. No jakie start, już. Ciekawe, czy trochę Chińczyków biło na streama, jak wyrzuciło tego głównego. Jestem rocznik 9-4, mieszkałem... O, 16 lat na Sielsku. Jakoś mnie skojarzyć nie możesz. Ja mieszkałem obok na Sielsku, na wsi. Nie dziwne, że mnie nie kojarzysz, bo jestem nerdem. Jakby ja w ogóle się nigdzie jakby z ludźmi, wiesz... Nie. Muzykę? Ale nie, no to tak jakby wydaje mi się, że balans jest dobry. Z muzyką, dźwiękami. Przynajmniej wczoraj tak miałem mówione, że wszystko jest okej. Ja jestem 9-4, tak. Dokładnie, nie, no na wsi. Niedaleko na Sielska. Nie powiem ci, gdzie mieszkałem. Dolny prawy rok, wicemistrz świata Dark w kolorze niebieskim. I w górnym lewym rogu oczywiście w kolorze czerwonym Gumiho. Seastorm Gaming. Bardzo dobry Terran. No, ale tak jak się spodziewałem, Dark jest teraz poza kontrolą. On już chce tego mistrza świata w końcu uchwycić. Rok temu tak blisko. Na się to samo w sobie wieś. O nie. O nie. Nie no, niby miasto. Jest burmistrz. Ale ceny jakie przyjemne. O, Dark, już tutaj tak właśnie, też trochę inaczej, Overlordem, a drugi tutaj. A czemu nie pierwszy? Ja się tutaj jest wiadomo, dalej trzeba, jakby jest dalszy dystans, nie, żeby sprawdzić te lokalizacje, więc wiadomo, że pierwszy Overlord tutaj leci, tutaj drugi. Ale jednak mam wrażenie, że tutaj częściej jest to proxy ukrywane, może nawet czasem i tu było grane. Ale co, ostatnio chyba nie widzieliśmy, nie, za często proxy Raxus, no bo w sumie zergi też zaczynają od tego Extractora i Spawning Pula. Nasielsk? Brzmi jak nazwa kolonii zergowskiej. Command Center. Reaper Expand, czyli tak, dokładnie tak samo jak na poprzedniej mapie. Tak, pasza jest ze Sielska, potwierdzam. Nie, żebym go znał, ale... Też tak słyszałem i widziałem w lokalnej gazecie, że coś tam o paszy było chyba. Na tym placu dla zabaw, który tam coś miał powstać. No, że się przyczynił chyba. Reaperu wyjeżdża na mapę. O, dobra, typowe otwarcie, jeżeli chodzi o Terrana. Zerk też... A, już widzicie? Widzicie, czy nie widzicie? Jest zbierany na szybkość do Overlordów, bo na ogół jak się zaczkolejkuje szybkość do Lingów i się dalej zbiera trzema dronami, no to właśnie na tę szybkość do Overlordów się zbiera, lepsi gracze wyciągają drony, bo ten gaz nie jest aż tak potrzebny, potrzebne są minerałki na trzecią ekspansję, na królowe i tak dalej. No, na drony też przede wszystkim. No, nic specjalnego. O, i bardzo ładnie ustawiona królowa, tutaj szanuję mocno. Jeszcze ominął ten granat. Jak jakiś bad boy na filmie, tak wiecie, odwrócił się i za tą królową taka eksplozja była. No może nie duża eksplozja, ale jednak eksplozja. Nasz aktor Dark, na pewno też będą filmiki z jego Signature Series, czy coś takiego. Nie wiem, czy to będzie w tym roku w sumie, ale możliwe, że nagrają o nim jakieś wideo, jaki to jest dobry. Chociaż nie wiem, czy to nie było dla czempionów tylko. A Dark chyba w tym roku nic nie ugrał, tylko miał po prostu bardzo dobre wyniki. Nie ugrał w sensie, wiecie, wygrać duży turniej. Ale to jeszcze sprawdzę, czy SSL-a przypadkiem, bo tak w tym SSL-u tak trochę kluczył. To w 2016 Crossfire. No właśnie, tak jak mówiłem, w tym roku nie wygrał niczego, ale był czwarty w półfinałach i drugie miejsce w SSL-u. Przegrał na Statsa. To się zgadza. Ale mikro, ale sprawdzanie. No oczywiście Overlord nie ma szansy, żeby to przeżyć. Ale jeszcze jest drugi oczywiście, żeby sprawdzić, czy będzie cloak, czy nie będzie cloaka. Jaka technologia, czy może przypadkiem mecha nie będzie. No raczej... Chociaż w sumie dobra mapa do mecha, może spróbuję. Tak jeszcze nie chcę go tutaj, wiecie, mocno zniechęcać.
Nawet nie robi jeszcze te chlawa przy barakach, nie? Więc tym bardziej w sumie może go być granym. A co to za supply block? Gumicho? Co to ma być? Armory też grana, więc chyba będzie Timing Cloak Banshee z helbatami. Takie rzeczy były kiedyś grane. No i oczywiście wjazd do Naturala, ale też tutaj z drugiej strony cyklon atakujący trzecią bazę. Bardzo fajny atak, bardzo fajny atak. Bo jeżeli tutaj za długo te heliony by sobie hasały, no to faktycznie trzecia baza mogłaby paść i tutaj no nie ma co tego lekceważyć. No ale tym razem Dark po raz kolejny dobrze się broni. Wszystko ma, widzicie, tutaj bardzo ładnie zaplanowane. Z góry już wie, jak trzeba się ustawić, jak trzeba się wycofać królową, żeby nie padła. I znowu wraca, żeby atakować Medivaca, więc Gumicho też wydał. O, na czerwonych punktach życia cyklon. Idealnie. No dobrze są, widać, że są dobrzy. A Dark po prostu... YOLO! Już zauważył. Halo? Halo? Produkcja? Nie ma produkcji, synu. No to co jest? Trzecia baza. Jak jest trzecia baza, to można atakować. A jeszcze Overlorda mu ciepnął. No tak, Darka olinuje, nasza olinuje. No taką mocną presję co najmniej wywiera, żeby anulować trzecią bazę. To jest super ważne, że w tym miejscu jest trzeci command center, a nie w głównej bazie. Bo jakby był w głównej bazie, to takiego ataku może Dark nawet by nie wykonał. No, to jest bardzo ładna reakcja ze strony Darka. U, jeszcze tylko Medivaca! Nie, po prostu Banshee. O, jest też Overseer, żeby ją wykryć. Tutaj dalej. Ładujemy. Tak jest, z chlebem, z werwą. Oj, Ravagerów to jest cała masa, więc zdecydowanie teraz nie... Ujoch, tutaj zarzucił mu deszczem! Coś trafiło! Pięknie, ognisty deszcz. No i jeszcze ta Banshee. Anulowane. Dark oczywiście cały czas napiera, już dosyła swoje zergingi do Naturala Terrana. Tutaj nie ma niczego, tylko dwa heliony. Bardzo ładny atak. Jeszcze po tego Medivaca dojechał. No nie wierzę, co za mikro, co za ustawienie. Dalej, tak jest. Bardzo ładnie, jeszcze z tymi zerlingami. Zerlingi nie powinny pod helbaty, raczej tak zdecydowanie podchodzić. Jeszcze jest energia na transfuzję. No proszę cię, jeszcze tutaj nawet kilka tych rawaderów dalej trafia. Znakomity, piękny atak Darka. No i to jest progamer, proszę bardzo. Po co się męczyć? Po co makrować, jak można takie timingi robić? Nie, bardzo dobry timing Darka. Perfekcyjny w sumie. Ale to widać było, że nie zauważył tym zwiadowcą, że o, jednak będzie najpierw trzeci orbital, ale dopiero potem kolejne budynki produkcyjne, to można coś takiego zrobić, no i... No wie co robi, no. Trochę jak ten... Deer na klasyka na Abyssalu, też tak to podobnie to wyglądało. Też taki niby jest timing, niby nie ma, bo Cloak Banshee nie, ale... Jednak idealnie. Perfekcja. Proszę bardzo, Dark cały gotowy. No i chyba po raz kolejny wygra. A mówiłem, że ten Gumicho wygra pierwszą mapę, Dark dopiero potem kolejne. Że raczej Dark cały pojedynek, no nie no, 100% już dzisiaj będzie trafień, coś czuję. Jeżeli chodzi o przewidywania. GG go. Dark już gotowy, halo, czekaj, bo jeszcze trzeba ustawić mu, kim on jest. Atais, witamy na streamie. ASGBMW, siema, dzięki za followa. Witamy na streamie. Jak długo trzeba grać, ile tygodniowo być na takim poziomie jak ja? No to zależy, jaki człowiek się trafi. No jeden zrobi to, nie wiem, pewnie... No zależy, czy od zera, czy już kiedyś grał w grę, czy kiedyś trzymał myszkę, czy nie trzymał. Zależy, panie. Wszystko zależy. Nie, może i w pół roku by się dało, jakby ktoś codziennie dużo grał. Życia ci braknie. Nie, no nie wiem w sumie. Ale to jakby ktoś naprawdę dobrze wiedział, jak to jest, jak co ma robić. Dwie godzinki, góra, tak raz w tygodniu. Górny prawym rogu. Dark, wicemistrz świata. Nie jest to skomplikowana gra, to. Dolny lewy róg, kolor czerwony, Gumicho. No i co teraz, panie Terran? Bardzo ładne taktyki Darka. Widać, że w makro piekielnie mocny, że w krótkiej grze też groźny, że defensywa, ona jest fantastyczna. Taka szczelna.
aż lepszej się nie da chyba mieć. Mam wrażenie, że najlepsza defensywa na świecie to właśnie Dark. Znaczy tak, zależy na jaką rasę, bo na Terrana tak, ale naprawdę z Protossami różnie to bywa. APM 65 i Gold 3. No jakbym ci mówił, co masz robić cały czas, non stop. Myślę, żebyś szybko progresował, nie wiem. Mówię, że i w miesiąc byłby już jakiś master. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale że od człowiek. Jedni szybciej wbijają mastera, inni wolniej wbijają mastera. Jak się tam coś podpowiada. Nie wiadomo, ludzie są różni. Czy Dark gra z ręcznikiem na myszce? Nie. To chyba Gumiho, jak już to Gumiho miał ksywkę Towel Terran, że tam ręcznikowy Terran, coś takiego. A inni jeszcze wcale właśnie, pan Krasz. Nie każdy musi być masterem, dokładnie. Zresztą to tak jest skonstruowany ten system, że nie każdy może mieć mastera w sumie. Bo jakby te proporcje będą wtedy zachwiane, tam kilka procent graczy to są ludzie z mastera, więc siłą rzeczy jakby wszyscy mieli mieć mastera, to w praktyce byliby na poziomie mastera, ale i tak byliby w niższych ligach. Wiecie, o co chodzi, nie? Jesteś bardzo dobry, masz mastera, ale w sumie to jesteś, załóżmy, w goldzie czy innym diamencie. Bo nie może być tylu osób w jednej lidze, nie mogą być wszyscy masterami. Tak nie działa system, ale można by zmienić system tak, że każdy by miał mastera. Ale to taki dziwny system w sumie. Wtedy byłoby być prestiżowo takim brązem czy coś takiego. Ha, Gumiho już się bunkruje, już się boi. Reaktor. No pewnie coś tam z tymi kalionami, klebatami pokombinuje, albo według mnie może i kompletnie może trzeba by zmienić zamysł na rozgrywkę. Na coś jeszcze zupełnie innego, może jakiś timing z tymi znaczy z timingu z marinami to już nie będzie, to widać. Aha, no dobra, no spoko. Przed trzecią minutą, trzeci command center, why not? Śmiało, śmiało. No jak widzicie, obrzydliwa zachłanność Gumiho. Ale to nie jest to samo, co zagrał na pierwszej mapie przypadkiem, tak pamiętam, że ten command center first, taki bardzo szybki. Tak to wygląda troszeczkę. Paczerka. No i oczywiście zwiad z overlordami. Już wszystko widać. No i teraz Dark. Ja wiem, że ty potrafisz coś fajnego wykombinować. Zrób to. O, teraz widzisz, że jest... O, Dark już wie wszystko. Wszystko. Wie, że będzie steampack, czyli że na 99% piechota, no bo widzi też dodatkowe baraki. I poza tym widzi, że jest trzecie ten, tutaj, no wszystko widzi. I teraz może sobie tak dobrać zagranie, żeby jakoś może to spróbować ukarać. Pytanie, czy jest jakieś okienko czasowe, w którym to można ukarać. Dark nam zaraz pokaże. Myślę, że on tutaj przebierać w środkach za mocno nie będzie, zwłaszcza, że mapa jest taka trochę no nieduża. I mam wrażenie, że właśnie odrobinę może premiować Terrana. Już pierwsze zerlingi na mapie. Zobaczcie, jak dużo tych zerlingów. Czy to jest jakiś Bailing All-in? To jest jakaś wczesna agresja? No, tak wygląda. Tak wygląda! Olinuje. I to jest, zobaczcie, zanim się skończy steampack, to tutaj już będą zgliszcza. Ja wam to mówię. Halo, gdzie jest zabudowa? Synu, co ty poczyniasz? A, teraz ją będzie robić. No to tak trochę 2 na 10. Nie no. Hejtuję tak dla hejtu, nie? Ale wiecie, o co chodzi. Po prostu, no zaraz tutaj sobie tak bardzo swobodnie Dark wejdzie do bazy Terrana. Dwa heliony wyjeżdżają. O, teraz się za chwileczkę Gumik się dowie się, że zaraz umrze. No to dalej jest niezamknięte, panie! To dalej jest... No, ja wiem, że on nie miał jeszcze pieniędzy, żeby to zamknąć, więc to takie trochę byłoby też nieoptymalne, jakby to tak na siłę próbował. O, kochany! Kolejny bunkier. No dobra, już przynajmniej robi właściwe reakcje, tylko że... On już atakuje! So many bailings! No dobra, wicemistrz, pokaż jak to się robi. Pokaż, na bunkier, tak jest, na bunkier. Wchodzimy. Pytanie, czy kolejne bunkry będą wysadzane, czy jednak tak jest, w Marinesów. Nie ma jeszcze steampacka, zobaczcie jaki ładny timing. No niestety Lazar wczoraj tak ładnie nie uderzył, a pewnie też chciał podobnie na Acolyte. No i z Erdingami, jeszcze z bailingami. Chociaż w sumie to... Okej, nieważne, chyba jednak Darkowi nie poszło. No nie poszło, ale
23 SCV kontra 35 dron, więc on tak w sumie to wyszło, nie wyszło, nie wiadomo. Ja bym jednak dalej obstawiał, że Gumiho ma dobrą sytuację, bo będzie mieć zaraz 1-1, to są niesamowicie dobre ulepszenia, jak na ten moment gry i na taki scenariusz, a Zerg cały czas bez technologii, bez Lera, dalej nie dronuje Dark, o teraz dopiero wraca do tego, bo jednak uznał, że znowu zrobił tyle Zergingów, to już nie było czasu, żeby rezygnować z tego kolejnego natarcia. No ale właśnie, skoro teraz teraz na przykład wyjdzie na mapę, halo, gdzie on wychodzi na mapę? Słyszałem jakiegoś mediwaka ładującego chyba, a nie, to do bunkra było, nieważne. Dobra, kolejne podejście, Dark chodzi. Część obrażeń ze zbioru Zergingi, Bejningi się zastanawiają jeszcze co robić, Dark chyba, no tak się nie wiadomo właśnie. Czy linię mineralną, czy bunkry, czy gdzie to zaatakować? No jednak chyba nigdzie, no ale ten drop do głównej bazy, genialnie. Genialnie wymyślone. Wiadomo, że no w dobrą defensywę już musi mieć teraz naturalu, ale też te eksplozje mam wrażenie, że ciut lepsze mogłyby być. Ale to nie zmienia faktu, że były całkiem udane. Dark 45 gram kontra 24. No i znowu słabe mikro Gumiho. On nic tutaj nie powinien stracić, nic. Nic, panie, nic. Overlord jeszcze czeka z jednym Bane'em. Pytanie, czy Gumiho w ogóle wie, że ten jeden Bane tutaj jest, bo to też nie jest takie pewne i takie oczywiste. Duża przewaga Darka, jeżeli chodzi o... O, przepraszam, tutaj wrócił, a zwrócił się na piechotę. No, ale ta piechota, oczywiście, jeden punkt życia, typowy Marine. No musi Gumiho, znaczy jedna jest pewna rzecz właśnie, że Gumiho teraz musi naprawdę ładną presję wykonać, a na pewno też trochę się boi, że znowu jakiś kontratak dostanie. To jest na pewno świetna rzecz, jaką zrobił Dark przed chwilą z tymi dropami. Dark ma teoretycznie dużo przewagę właśnie, ale... No nie, no on jej nie wykorzysta, no to jednak... No nie, dobra, to jednak... Jednak bym tutaj po stronie Zerga chyba obstawiał. No i znowu Bane drop, Jezus, Dark. Tak jak kiedyś Protossów, tak teraz Taranów będzie besztać Bane dropami. Fantastyczna sprawa, bo teraz właśnie Gumiho musi się skupić na atakowaniu, musi zrobić tu robotę, a jak się tutaj będzie skupiać, to siłą rzeczy w naturalu się nie będzie skupiać. Tutaj tylko czekają te SCV-ki, żeby przyjąć Beningi na klatę. Jeszcze frontalnie wychodzi Gumiho. Część jednostek zergowskich już na to oczywiście przygotowana. Pytanie, czy tak wie, że coś się zbliża. Pytanie, czy Gumiho wie, że zaraz zostanie Bane'y w linii mineralną. Nie ma transfuzji, bo nie ma energii. Dalej atakuje Terran. Cały czas bardzo niebezpieczna sytuacja dla Darka. Mam niewielki limit armii, a musi się obronić przed naprawdę konkretną piechotą, której nie kontroluje w sumie Gumiho, bo skupił się tam, gdzie trzeba. No i teraz Terran już wszystko wie. On już wszystko wie, już wie, jak się musi obronić w bazie, wie, jak musi się... O, okej. Te eksplozje nastąpiły, ale w sumie te SCV-ki nie popadały, bo zostały wycofane do trzeciej bazy Terrana. No, ja mówiłem, Gumiho jak na moje jednak... No tę przewagę miał. Tylko, że jakoś długo czekał, żeby wyjść, no może po prostu więcej armii. GG. 2-2. No niby fajnie zamakrował Dark, ale jednak piechota z 1-1 z tym pakiem, no to nie da się tego Lingami, Bane'ami skontrolować. Ładnie bardzo zagrał Gumiho. Także dał radę. Panie Protasie, powiedz mi proszę co, kiedy w PvP jak gość zrobi kanon rusha, jak cię trafia, zergami się łatwiej broniło. No, nie jest to taki łatwy scenariusz. Zależy jaki kanon rush też. No ogólnie na kanona 4 proby, jego probkę musi ścigać twoja probka. No, taka jest teoria. A poza tym, no, idź szybko w jakiegoś zelotę. I może się uda, ale też jednocześnie Mothership Core'a musisz iść i Stalkery. No, ale ja to na ogół probami bronię. Jednocześnie robiąc technologię. Ale też wiem, że jest jakaś inna metoda bronienia Counter-Rusha, tylko że jakoś jej nie ogarnąłem jeszcze. Cześć, Szczurek. Jejkui, też witamy, siema. Best of 5, tak, czyli jeszcze jedna mapa, rozstrzygająca, 2-2 mamy. Satan 222007, dzięki za followa. Każdego klana atakujesz 4 probkami, pamiętaj. No tak samo z Zergiem się chyba robiło w miarę, nie? Czy tak zależy. No i musisz tak stawać niektórymi jeszcze dodatkowymi probami, żeby on nie mógł zabudować swojego kanona. Jak się do niego nie możesz dostać, to już jest tak trochę nieciekawie. Aha, jak on tak zrobił właśnie pylony, że nie może się dobrać do kanona tak bardzo szybko, 3 pylony, nie, na przykład, jakiejś barykadzie, to po prostu atakujesz tego najbardziej odsłoniętego pylona, którego najwięcej probek może atakujesz, no i potem szybko kanona niszczysz probami też,
Z tym, że Zelota musi trochę pomóc. Na ogół. Ale nie zawsze, na ogół. W dolnym lewym rogu na mapie Acolyte. Wicemistrz, niebieski zerk, Dark. I w górnym prawym oczywiście Psystor Gamingu Micho. Co za mapa? Na ostatnią ma... Na takie rozstrzygnięcie, powiedzmy. Na Acolyte. No będzie dużo makro, coś czuję. Chyba, że Dark wyjedzie nam z jakimś Nydusem. Też mogłoby tak być. To nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 3-2. Albo 1-1, potem 2-1 i tak jakby. To nie ten scenariusz. O, deszcz pada na tej mapie. Zawsze się dziwię, nie? Jak ładnie, jak realistycznie. Piękna sprawa. No dobra. Trochę mnie dziwi, że Gumiho nie zrobił CC first na tej mapie. Dark natomiast standardowo chyba, ale w sumie to nie ma ekstraktora, tak mnie trochę to dziwi. No, okej. Takie inne otwarcie. W sumie ciekawe. I tak, będzie się samymi zeringami bronić przed Reaperem i zrobi mega szybką trzecią bazę. Fajne nawet. Na Acolyte myślę, że można spróbować coś takiego. Niektórzy nawet robią dwie hacze przed spawnik pulem, no ale wtedy ten Reaper jest faktycznie zagrożeniem i chyba coś takiego chciał zrobić Gumiho, bo Gumiho nam pokazywał CC first. Więc teraz sobie pomyślał, a Dark pomyśli, że ja zrobię CC first, a więc ja zrobię Reapera i jo. I taka sytuacja wyniknie właśnie jak wyniknęła, ale Dark też jest całkiem sprytny, będzie mieć kilka lingów do obrony. Chyba, że, nie, że ich nie zbuduje, ale powinien zbudować. Jak będzie mieć tylko pieniądze, o już dwa są robione w naturalu właśnie. Reaper zauważony przez Overlorda, więc tym bardziej Dark zrobi jeszcze dwa kolejne, czyli łącznie 4 do obrony i będzie wszystko w porządku. Tylko zastanawiam się w sumie przy takim otwarciu, jak Dark tutaj zrobi, kiedy on zagra ekstraktory, nie? Bo też nie może tak, że od razu. Musisz mieć pieniądze na królowe, na drony ciągle z tych larw, które się pojawiają, a nie, że tam zrobisz ekstraktory, obsadzisz ekstraktory, a tak naprawdę nie możesz nawet robić w miarę szybko kolejnych dronów. Trzeba wiedzieć kiedy. Nie można przeszarżować. No tutaj Reaper oczywiście nic nie zdziała. Także myślę, że build order Darka jest całkiem w porządku. Znaczy dwa zarlingi padły, no ale to nie jest drona. Także nic specjalnie znaczącego. O, i teraz Gumiho zauważył, jaki to jest build order. Proszę bardzo. Pytanie, czy się odnajdzie. Cały czas Dark oczywiście same drony, więc mega ekonomiczne zagranie. Podoba mi się to, naprawdę. O! Overlord przeżył. Wiedziałem, że przeżyje, dlatego nie pokazywałem. 4 uderzenia Merlina już by nie żył. Ale stanął sobie właśnie nad tym klifem. No Dark bardzo ładnie, przytomnie. Zamienił się w budynek. Tutaj królowa może pomoże. O! Dark, jak ładnie wszystko rozplanował, nie wiem czy widzicie. No i tu jest też królowa. Oho, teraz kichnę. Jezus. Tym razem to musi być uczulenie na Reapera. No i miazgunia. Dobrze, więc ładnie. 10 dron. No naprawdę, elegancko teraz ekonomię sobie zrobi Dark. Najlepszą w całym tym pojedynku, więc no... Mam wrażenie, że będzie zalewać przeciwnika za niedługo. Pytanie, czy właśnie jeszcze presja Gumiho nic nie zrobi. Jak ta presja dużo zdziała, to kto wie, jak to się jeszcze zakończy. O, Siege Chunk! O! O! Ja się zastanawiam, czy tutaj nie da się jakoś go ustawić, żeby atakować na przykład ekstraktor? Nie, chyba nie warto. Chyba nie warto. Tutaj na pewno nie. Albo to jest po prostu Siege Chunk do obrony przed jakimiś presjami w miarę wczesnymi. Tak też mogłoby być w sumie. No, bo jak on gra tak szybko trzecią bazę, to tutaj tego Siege Chunka rozstawić. A, albo zrobić kolejnego pusha, takiego niespodziewanego. Bo wiecie, on robi jedną presję, a za nią już druga się zbliża. Możesz ty. Ciśnie, zbliża się, atakuje. Dark, zrobiłeś jakieś coś do obrony? Jednego roacha? Trochę niewiele. A, bo on myśli, że frontalnie coś tu nadejdzie. Ale z drugiej strony też Teran oczywiście się obawia, no bo jednak faktycznie mógłby tutaj potracić. Jak straci Medivaca, no to drama trochę. Ej, Gumiho ma naprawdę ciekawe podejście tutaj do tematu. Dark, jak teraz zaklejkuje znowu dron dużo. O, zobaczcie, on klejkuje znowu drony. Ale ten timing może być fantastyczny. O ile się wydarzy oczywiście, bo też... Nie no, wydarzy się, widać, że się wydarzy.
mega interesujące w sumie. No i to jest teraz moment dla tego, dla Darka. Jak już szyszył 5.22, on ma 63 drony. Absurd jeden chodzący. Ale... ale on teraz musi naprawdę zrobić dużo roachy, żeby to obronić. A on nawet nie wie chyba, że tak musi zagrać. Jakie mam wrażenie. No bo robi drony, synu. Ależ zagrał makro. No jak to obroni, to nie uwierzę po prostu. No, wlot chamski. Nie no, gumiko. Perfekcyjny atak. Perfekcyjne miejsce. Z perfekcyjnego terrana. Nie no, te sieczanki nie są rozłożone idealnie, bo można je rawadżerami łatwo przeatakować. Tylko, że przydałby się jeszcze jeden rawadżer. No, no tak, tylko dwie drony padły w sumie. O, 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 i teraz tak jak mówiłem, można... Ale czemu tak krzywo strzelił? Nie ogarniam. Byłby lepiej. No, ale właśnie czekaczerka nie padnie, bo to też jest w sumie mega ważne dla Darka. On ma dużo dron, więc trzeba by je jakoś wykorzystać. Miazga, 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 miazga. Haczerka padnie na 100%. Siczanki również. O, jeszcze te ravagery. No pięknie atak gumi to, naprawdę. Idealnie to wymyślił. No, boardlingi jeszcze przeszkadzają w budowie ekspansji. Dark nie ogarnął, że tutaj ekspansja nie została zbudowana. Dobra, teraz. Teraz będzie w końcu. Oj, jak żyć będąc zergiem. On teraz musi oczywiście dwie haczerki jednocześnie, żeby jakoś sensownie się ustawić. Zobaczcie, jak dronuje jeszcze. Hydra Bane to jest chyba prawdopodobnie wybór ostateczny Darka. Gdzie trzy haczerki jednocześnie, na bogato. Na bogato. Mediwaki. Dalej będą jeszcze przez chwilę harasować. Ten jest Merin też bardzo ważny, bo gdyby Dark starał się zrobić jakiś kontratak, to właśnie dzięki temu będzie wiedzieć Terran, że coś się zbliża. Steepak za moment ich zakończony. Gumiko bardzo ładnie się przestawia, żeby ponowić natarcie na ekspansję przeciwnika. O, i to jest też mega fajne. Jest duża szansa, że Zerg właśnie znowu dalej się będzie bać tutaj ataku, więc można wszystkie siły tutaj skupić na tej czwartej, na godzinie... na czwartej bazie, na godzinie szóstej. Dokładnie. Bardzo mądrze Terran teraz to rozgrywa. Ale też Dark bardzo ładna odpowiedź w postaci Spankrollera, bo wiadomym jest, że tutaj się może coś zaraz pojawić. Super się Gumiko teleportuje tymi mediwakami. No, a jednak będzie chyba też natarcie tutaj. A, ale tu już królowe czekają. Bardzo ładnie. No, świetnie się broni. Świetnie, znakomicie. Baza odbudowana, tutaj też. Dalej Dark oczywiście dronuje. Jeszcze się nie wydronował niestety przez ten początkowy atak. Natarcie, ale mam wrażenie, że Dark posiada wystarczająco dużo. Jeżeli te Bane się zakończą, no zakończą się. Dokładnie. Chociaż kurczę, no w sumie nie jest tak różowo. Patrzę na tę piechotę, no... nie wiadomo, ale ładnie, ładnie. Z hold position chyba Dark kierował, bo jeszcze część mediwaków była przeatakowana. Ej, ale Gumiho teraz tak nawali tej armii. Jezu, nie. Ile tego idzie. No! Jak to wygra Dark, to będę pod wrażeniem w sumie, bo ten pierwszy atak jednak za dużo mu chyba zrobił ekonomicznie. On się fajnie wydranował, no ale no nie poszło. Dalej atakuje. No Terran tak naprawdę w swoim żywiole już się nie boi chyba niczego, mimo że naprawdę nie ma też takiej wielkiej armii. No i teraz agresja, Roach Hydra, Link, Siege tam się też rozstawi, ale bardzo dużo piechoty padło, więc mam wrażenie, że Gumiho to trochę położył w tym momencie. Nie ma creepu, bardzo potrzebuje, żeby te bejniki szybciej się toczyły Dark, nie rozsiewa go dalej. No jednak się udało, ale to też błąd Gumiho, bo on nie przegrupował tej armii, nie zebrał jej dopiero i nie zaatakował, tylko tak wiecie, co przyszło, to atakowało. No słabo, słabo. Dark jest całkiem źle wydronowany. Nie musi chyba jeszcze robić właśnie przez chwileczkę ekonomii dalszej, chociaż no wiadomo, że z 80 też by się przydało. Tutaj elegancko, spory są zakopywane właśnie w odpowiedzi na tego mediwaka. Kolejna baza ze strony Darka. Pytanie jak tam... Ooo, nie ma. Nie ma hajwa. Widzicie, całe... wszystkie te agresje spowolniły Zerga znacząco. Bo w normalnej sytuacji już by na pewno to zagrał. Chyba się nie uda. Tak jest, na spokojnie. No teraz kolejne podejście, Gumiko. Chciały bardzo dobić haczerkę, ale to się no, nie ma prawa co udać. I czwarta baza na luzaku. Jak z tym, jak z tą technologią zergowską? Dalej nie robi niczego, tak mega mnie to dzieje. No, wiadomo, że ulepszenie robi, ale... Hive? Spire jakiś? Nie wiem, cokolwiek.
2-2 za niedługo zakończone, ale póki co jeszcze można trochę podgonić, chociaż medivaki no, uratują. Element mobilna jest to bestia. No bez szału w sumie. O! Okej, tu się udało zniszczyć całkiem szybko. Podejście Gumiho, ma już 2-2 zakończone. Teraz Zerg czeka na swoje ulepszenia. No i prawdopodobnie powinien z nimi zaczekać właśnie z... O, albo i nie! O, Łysyczak nie były rozłożone zupełnie. Bane już pod nimi. Znakomicie. No, naprawdę bardzo ładnie to rozegrał Dark. No, Gumi to trochę przysnął. Gdzieś ten ręcznik mu się zakręcił wokół oku. No, a nie, są Illidanem StarCrafta. Trzeba wizję mieć. Atakuje. No nie no, Dark naprawdę nawalił armii bardzo dużo, chociaż wiecie, jedna zła bitwa Darka i w zasadzie będzie po rozgrywce, bo o wiele łatwiej teranowi jeszcze odbudowywać jednostki, no i właśnie, czy to będzie ta bitwa? To może być ta bitwa? Oj kochany, dojechany Dark w tym momencie, no tak mówiłem o tej złej bitwie, już ją widziałem oczami wyobraźni, ale nie sądziłem, że Dark tak daleko pogna. Infestation Pit zagrany w końcu. Bardzo słabo, że tutaj nie ma creepu i dalej go nie rozsiewa Dark. Mega by mu się to przydało, jeżeli chce właśnie bronić tę ekspansję. Próba przechwycenia posiłków też nie za bardzo udana. Cały czas bez hajwa. A już powinien go robić oczywiście Dark. No, dzisiaj! Chyba, że chodzi o Infestory albo inne Swornhosty, ale Swornhostów ten tutaj raczej nie grał na piechotę z tankami. Dobra, mamy hajwa. Miazgunia, miazgunia. Za darmo oddana ta baza prawie, że... No próbuję chyba Dark zrobić jakąś małą kontrę, bo faktycznie cały czas jest tutaj bity. No, Dark się zbiera. Może się zebrać, póki co dalej nie może. O, dwa lingi wyrwały. Fajnie chodzi po mapie Gumiho. Dark tak w sumie nie wiadomo, gdzie on chodzi za bardzo. W końcu Creeper rozsiewa w tym miejscu. Po raz kolejny przegrupowanie terenu na prawej stronie mapy. Oczywiście Zerg cały przestraszony, że tutaj coś się może dziać, więc wysłał tutaj masę armii. Ale już powinien za chwileczkę Dark wiedzieć, gdzie się tutaj Gumiho ustawia. O, tu jest mega fajne miejsce w sumie dla tanków. Dobra, zobaczmy. Te rozłożenie. Show me. Pokaż te mikro, Dark. Pokaż, jak wygrywasz gorszym limitem z lepiej ulepszoną armią. Z lepiej rozłożoną armią. Nie no, nie ma szans chyba. Nie oszukujmy się. Imba... O, jeszcze chce ją... Jezus, Gumiho. Jeszcze podnosi armię, jeszcze mikruje. No tutaj cały czas to stoi wszystko. Oczywiście Gumiho też ma część armii tutaj, nie? Ale... No nic by nie dało. Nie dałoby nic, jakby nawet dobrze to Dark zagrał, więc on oczywiście się wycofuje. Ultalis Cavern zakolejkowany, Vipery również w gotowości. Hatterkę można zniszczyć, ale jednak tego nie zrobił Gumiho. Natomiast padnie Medivac, no i teraz agresywnie teren, nie wiem czy niezbyt agresywnie. Górą też część piechoty idzie, nie wiem czy przypadkiem to nie jest jakiś misfit z tymi jednostkami, ale chyba nie. Teraz no, trzeba uciekać z creepu, Benigi niebezpiecznie blisko. Ładne eksplozje dla Darka, ale Vipery niepodładowane, ciężko będzie z tym wojować. Liczanki takie, teraz ja! No ale nie mogą się dorwać w ogóle do bitwy. Gumiho zaraz się chyba przestawi. Czwarta i piąta baza. No bardzo spokojnie rozgrywa tę grę Gumiho po swojej myśli. Dark na wyłącznie trzech bazach, no tutaj wiadomo, że jest ekspansja, ale cały czas jeszcze nie jest eksploatowana. Bez decyzji o ataku ze strony Darka. No nie dziwi nas, że tutaj chyba nie chce atakować, bo jest trochę za wąsko. Oj, z liberatorami gumić teraz, bo już wie, że ukaliski za chwileczkę będą widocznie. Dziki. No tylko te dziki już mogą chyba Darka uratować. Ale to w ogóle nie ma leczenia. Gdzie są królowe, synu? O! Lejgu! Po co leczyć, skoro można zatruwać? No ale też ładnie rozdzielił te medivaki Gumiho. Aż tak za bardzo bym nawet powiedział. No i teren powoli będzie podjeżdżać, rozkładać się, podbiegać.
wszystko już ma. No właśnie, one tutaj hating splating jeszcze nie zakończony. Warto poczekać na to ulepszenie, ale chyba Dark. No i nosi się z zamiarem, podchodzić, nie podchodzić. No musisz czwartą bazę ocalić, synu. Bez czwartej bazy nie przeżyjesz. A tak, wyciąganie z tych tanków, liberatorki też? Nie, chyba liberatorów póki co nie. No najważniejsze, tak, spowolnił to podejście Terana zdecydowanie. Teraz łatwiej będzie Zergowi oczywiście atakować. Potrzebuje chyba Bane'ów jeszcze sporo Zerg, żeby właśnie sobie z piechotą szybko, łatwo poradzić. No teraz kolejne podejście. Nie są wyciągane liberatory, dopiero teraz. Jeden, drugi, dobrze, dobrze. Już tam, ale te ultry padły od piechoty! One już zginęły. Synu, lecz to, lecz to! Kolejne ultry się pojawiają na polu bitwy, bardzo ładnie Dark, jak na zawołanie z nimi. Dobra defensywa, cały czas. No ulepszeniowo też powoli Zerg zaczyna pod... O, ale 5 liberatorów na cykl. Miazga. Jezu. No ciężko będzie, naprawdę. Dark cały czas się broni, ale on w sumie tak samo na tych mistrzostwach świata był w stanie się bronić, no jak nikt inny. Jest po prostu... nie do przebicia momentami, no chyba, że naprawdę już przeciwnik ma mega dużą przewagę. On tutaj ten jeden ultralisk bardzo mądrze wysłany, żeby właśnie bronić się przed dropem. No ale oczywiście nawet ultralisk sobie nie poradzi z taką liczbą piechoty sam. Teraz wszyscy, cała armia to jest terrana. A zniszczy za darmo. Oj, obrzydliwa mobilność terrańska. No ale też słaba wizja Zerga. Liberator teraz do naturala, jak widzi. A nie, tutaj w ogóle jakoś tak będzie rozstawiony. Próba... chyba pierwsze w ogóle wyjście Darka na mapę jego armią. Polarwa go bije. Polarwie, tylko nie polarwie. Wszystko padło. Oczywiście Dark już jest w okolicach piątej bazy Gumiho. To jest bardzo szeroko. I na pewno musi się tutaj dobrze Gumiho rozstawić, jeżeli chce to obronić. Tutaj w ogóle już Sitchang rozłożony za linią mineralną. No w sumie fajnie, bo tam ciężej się ultraliskom dostać. Bardzo dużo tych dzików narobił Dark, no bo... jak żeby inaczej? Jak inaczej miałby to niby przepchnąć? No ale też chyba czas na jakieś przejście w Spire i Koruptory. Chyba, że tylko Viperami będzie kontrolować Liberatory. No taki chamski haras. Chociaż w sumie tak, no jak ma hydry, to faktycznie nie będzie robić koruptorów, tylko będzie wyciągać liberatory, tak też można oczywiście to kontrować. Tutaj Medivac też zniszczony. A, myślę, że wszystko ma Dark tak jak powinien mieć, tylko tutaj te ulepszenia trochę trzeba by podratować. Bo faktycznie Teran już ma 3-3 i nawet plus 2 do pancerza dla jednostek mechanicznych typu Siege Tanki. Podejście, nie. Co? Po złoto? O, okej. Okay. No, to się nie spodziewałem tego. Myślałem, że tu będzie ekspować. To jest zachłanny Gumiś 1. Cały tutaj, całe złoto chce wypić. No, Dark już się trochę rozjuszył chyba sytuacją. Już wyciąga liberatory, jeden, drugi, ale tutaj jeszcze 15 innych jest z tyłu. Pytanie, czy energii na starczy? Nie, na mojej nie na starczy. Ale to nie zmienia faktu, że i tak... O, jeszcze tutaj, no właśnie 4 są. Pytanie, nie, hydralisków chyba nie wystarczy, ale te ultry w ogóle się nie przejmują sytuacją. Nie ma złota, kolega. Nie no, to jakaś przesada, że Gumiho chyba chce zająć bazę w tym miejscu, chociaż faktycznie z liberatorami jest szansa do obrony. No, jak widać Dark jest no po prostu znakomitym graczem w takich dłuższych grach, no i no, no widzicie sami co się dzieje, no. Tutaj mógłby przytulić się do tej piechoty właśnie, tak jak teraz to zrobił. No i tutaj też mamy kilka ultralisków, które będą kontratakować. Nie no, naprawdę, Dark jest mega mocny. On całą grę był w zasadzie troszeczkę do tyłu. Ktoś nawet tak dobry jak Gumiho nie mógł tego wykorzystać. No teraz bardzo ładny wjazd w hydraliski, żeby właśnie liberatory nie mogły zagrozić, ale tutaj jest też otrucie na liberatorze. Bardzo ładnie, kontratak ultraliskami już się rozpoczyna. Piechota jest przechwytywana tuż po wybudowaniu. No i to jest moment chyba dla Darka, żeby uderzyć w to miejsce, bo faktycznie może tutaj nie być Terana. Teran trochę teraz jest zajęty obroną przed tymi ultraliskami, liberatory zostawione. No tutaj nie wiem, czy Dark to kontroluje, ale powinien zacząć na środku mapy próba przechwycenia tych jednostek. Gumiho też chciał się ładnie załadować, tutaj liberatory też nie najlepiej ogarnięte. Myślę, że da się to zniszczyć, jeżeli Gumiho by nie reperował, ale jak reperuje, to może być trudno w sumie. Nie, ultra chyba nie są aż tak dobre, bez przesady. Nie ma takiej możliwości. Ale zerwini dobiegają! O, z nimi już może coś się udać, ale też Gumiho przybył z odsieczą. No i faktycznie, trochę przeszarżował Dark w tym momencie. Przydałoby się, no, podleczyć ultraliski, ale nie, no, po prostu królowe nie mogą tak sobie chodzić po mapie. Tutaj jest skan rzucony. O, play go! To jest bardzo dużo jednostek powietrznych zgrupowanych, ale nie ma już za bardzo energii. Ani na abdakty, ani właśnie na zatrucie, ale to już nie ma znaczenia. Dalej wbija Dark.
Dalej się nieźle wymienia. No, ale już chyba dalej nie powinien biec, dokładnie. Już teraz się trzeba wycofywać. Za ciasno tutaj jest dla ultralisku, żeby fajnie atakować. No dobre decyzje, wszystko fajnie wygląda, ale cały czas Dark nie może się ostatecznie zemścić na ekonomii swojego przeciwnika. Cały czas to jest wymiana armia za armię, więc nie do końca taka, jakby tego chciał. No i teraz zobaczcie, jak bardzo dobrze, zawczasu już zaczął pchać piechotę, bo liberatory nie były rozstawione, więc teraz ta armia troszeczkę w potrzasku. Tutaj Zerlingów musi no albo się przeteleportuje mediwakami, dokładnie. O, i teraz zobaczcie, jaka jest momentalna decyzja. Po prostu on nawet się nie zastanawia, on wiedział, że okej, dobra, latamy, to od razu mu na kontrę poleciał. Bardzo, kurczę, no jestem pod wrażeniem takiej szybkiej decyzji. To zobaczymy, czy jeszcze będzie dobra decyzja oczywiście. Spory nie będą przestawione, bo w sumie piechota sobie z nimi poradzi. Trzeba by natomiast przesadzić jak najszybciej drony. Dokładnie, robi to Dark, bardzo ładnie. No super, dobra gra, muszę wam przyznać. Progamerzy koreańscy pokazują, jak trzeba w tę grę grać. No nie wiem, czemu za bardzo tej ekspansji nie zaatakował Dark, bo w sumie tutaj jest większość wydobycia, no ale uznam, że tutaj może za darmo odbędzie się innej. No i teraz jeszcze plague'u na te mediwaki. No ale czy to zginie, czy to nie zginie? Nie zginie! 15 punktów życia. Nie ma żadnego hydraliska. A są koruptory mogłyby podgonić. One są całkiem szybkie. Nie, jednak Dark nie ogarnął tym razem. Tu ekspansja odbudowana, tu odbudowana. Ta już prawie w pełni obsadzona. Ekstraktory. Dobrze, widzicie, chwila uspokojenia od razu, zajmują się ekonomią jak tylko się da. No a Gumiho, no jak ten bidulek ma się zająć ekonomią, chyba musi przelecieć jakimś orbitalem do kolejnej ekspansji, bo nie widzę nim. No tutaj w zasadzie już nie ma pieniędzy, to jest jedyna baza wydobywcza, tutaj też jest tak, no suchutko kolego. Gumiho, słabe wydobycie udarka, oczywiście ono też nie jest za dobre, też się to kończy powoli, no a masa liberatorów tylko czeka, żeby się dobrze wymieniać. Oj, nie ma oczywiście pieniędzy na ghosty. Wydaje mi się, że Dark musi się ewakuować z tego miejsca i prawdopodobnie dlatego zajął na ekspansję podwójną na dole mapy. No, ale mimo wszystko chyba jednak spróbuje, dokładnie. Atak, są koruptory, viperami, wyciąga, ale tu nie ma hydralisków, nie ma królowych, żeby to paratować. No na pewno jedna rzecz jest korzystna, czyli te liberatory nie są już rozłożone. Musi je po raz kolejny ogarnąć. Ale tutaj jest masa lingów, synu, masa ultralisków, nawet nie musi wygrywać tych bitew z liberatorami, bo koruptory może trochę to jakoś poratują. No Gumiho też zaczyna czarować, zaczyna latać, no ale Dark już uznał, okej, no to teraz troszeczkę poniszczymy produkcji. Naprawdę potencjał pchający w ultraliskach jest mega mocny. No i właśnie za sprawą tego jakże dużego atrybutu Dark chyba zaczyna to już zdecydowanie wygrywać. Tutaj planetarka nie ma szans. Liczan w końcu zostanie zniszczony. No liberator robi niesamowitą robotę w sumie. No, kto wie, czy jeszcze tego nie utrzyma. Ej, ta planetarka jeszcze żyje. No nie wierzę. 6 ultrali skontrowanych przez liberatora i planetarkę. To za imba. Liberatory dalej latają. Trochę limitu stracił Dark. Wydaje mi się, że z tymi zerlingami powinien tutaj przebiec i te może jakoś SFV-ki przeatakować. Dalsze natarcie terrańskie, w dolnym prawym rogu oczywiście baza w pełni obsadzona, vipery podładowane, można by otruć te liberatory, póki co są zgrupowane jeszcze, więc naprawdę to byłby dobry wybór, nie robi tego, w końcu zerlingi z ultraliskami zniszczą tę bazę wydobywczą, Teran jeszcze ma tutaj trochę armii, ale już w zasadzie zerowe wydobycie w tej rozgrywce, no i teraz plague'u na liberatory, bardzo ładnie, zerlingi też zrobią świetną robotę. Jeżeli coś tutaj podejdzie naziemnego, to zniszczą, a w zasadzie koruptory, o właśnie, ale koruptory też mogą być zabite przez liberatory. O, nie wierzę. No teraz wszystko w ramach tutaj tego spora musi się odbyć, mam wrażenie. No trzeba się wycofać, nie ma innej możliwości. Jedzie, przestawia, przesadza, Jezuniu. Nie no, chyba Gumiho już nie ma szans. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze piechota tego spora. Aj, jeszcze urwał tego spora. Nie ma co atakować, no tylko ta królowa. Tylko ta królowa. Jezuniu. No nie, no to nie za mikrono. No i co teraz, panie kolego? No musi jakoś z tymi sporami sobie radzić. Ale ty w ogóle nie ma tych sporów. Gdzie te spory są, synu? Gdzie w naturalu masz? Masz... To go goń tymi sporami. Teraz już tylko to potrzebuje. Nie no, myślę, że Dark to kontroluje w miarę. Ale mógłby, no tego spora na przykład wykopać. Tylko tymi sporami jeszcze może się poratować. No wiadomo, że robi też królowe do obrody. No i... No nie no, Plague'u z czasem to wszystko zniszczy w sumie. Teraz to otruje. Dawaj, gościu, mikruj, kombinuj, bo to ty jest też tak trzeba uważać. O, i te kolejne zdrowiutkie liberatory już dolatują. Dark zaczyna szukać ninja ekspansji po mapie, w górnym rogu między innymi, bo faktycznie tam mógłby być teren, ależ tam walił tych liberatorów. No trzeba mega uważać, ultraliskami, wszystkim trzeba uważać. Tutaj zerlingi też upewniły się, czy aby na pewno nie ma złotej bazy.
No, no ale te spory są atakowane. Dark oczywiście gdzieś zbiera swoje królowe. Ach, tutaj je zbiera, bardzo sprytnie, przebiegle. Haczerka jest odbudowywana. Oczywiście Dark ma jeszcze potencjał, żeby w ogóle zacząć zbierać surowce w tej rozgrywce. Gumiho tutaj skromniutko zbiera mułami. No i chyba będzie próba lekkiego base raidu ze strony Darka. Ale mam wrażenie, że już chyba... No nic zrobić Gumiho nie może. No właśnie, te drony. No otruwaj dalej. Zatruj mu to życie. Zewingi z czasem wszystko poniszczą, ale nie wszystkie tam wysłał Dark, bo też część może się przydać do obrony przed tym medivakiem. No naprawdę, Gumiho ma ciekawą kompozycję. Dark musi, się musi streszczać, chłopie, z niszczeniem tych liberatorów plagą, bo za chwileczkę nie będzie mógł tutaj nawet się ładować, bo potraci po prostu całą armię. Oj, z dronami atakuje agresywnie, otrucie, przemieszczenie. No ale kurczę, on zaraz traci potencjał cały wydobywczy. Traci wszystkie swoje drony Dark w tym momencie, no nie wytrzymał. Okej, dwie gdzieś przeżyły. Gdzie one są? Nie mam pojęcia w sumie. Tu są dwie drony. Jezuniu, te Vipery, one muszą naprawdę teraz się super podładować. Jeszcze tego Medivaka może zniszczyć. O, jest Spire. Te drony, one są super ważne, nie strać ich. O, dobra, Liberator wyciągnięty pod królowe. W sumie tak, można z abdaktem jeszcze, nie tylko otruciami. Dobra, jeszcze trochę tych liberatorów tutaj zostało. Gumiho oczywiście też mikruje jak tylko potrafi. Już leci budynkami, już wie, że oczywiście pieniędzy tutaj nie uzbiera, chociaż mógłby zrobić jeszcze kilku mericów, jeszcze kilka jednostek, ma na to pieniądze i teraz... O, jeszcze wyciągnięcie Medivaka, nie, chyba nie było energii na abdakta. Nie, no ale to jest tylko jeden liberator, już chyba nie ma możliwości. Gumiho, Gumisiu, już wypity cały sok z gumijagód. To już musi być GG. Nie ma szans, GG, liberator. Ostatni chyba to jest już wyciągnięty. No i miazgunia. Jednak Dark, jednak po takim comebacku pięknie strzelonym pokazał, że jest lepszym graczem. Jeszcze grając w ogóle Hydra Baning w takiej niefajnej pozycji. Stracił ekspandzik w miarę wcześnie, ale co za odbudowa, co za powrót. Jak z tym Łazarzem? Największy comeback od czasu wskrzeszenia Łazarza. Nie no, widzieliśmy większe oczywiście. O, drony! Cały czas trzeba je tutaj pilnować, mam wrażenie. No Gumiho ma, to jest wszystko, co ma Gumiho oczywiście. No ale dalej gra twardo. Już Dark odbudowuje swoją ekonomię. Gumiho w ogóle nawet może nie wie, że ona... No, nie wie. On jeszcze nie wie. Może liczy na jakiś remis czy coś takiego, bo w sumie faktycznie jakby nie było stać Darka na koruptora, to mogłoby tak być. Gumiho sprawdza wszystkie tutaj bazy, ale nie sprawdził tej najważniejszej. No i tutaj Dark oczywiście bardzo przytomnie zostawił wystarczającą liczbę jednostek, żeby to obronić. Kombinuje, skanuje, sprawdza, upewnia się. No Vipery już tylko czekają, żeby otruć te medivaki. Mógłby po prostu lecieć w ich kierunku. Albo rozdzielić Vipery na mapie jakoś tak, wiecie. No rozdzielić po prostu, żeby... No któryś w końcu trafi na te medivaki, nie? Siłą rzeczy. O, tak jak mówiłem, Gumisia stać na kilka jeszcze jednostek, więc oczywiście będzie je robić. Tutaj próba ładnego ustawienia się, no niby udana, ale w sumie to i tak są cracklingi. GG! Typowy Terran przegrał godzinę temu i ciągle gra, bo może wygrać. Nie, no mógł już tak bardziej zremisować chyba, jakby zniszczył dronki wszystkie. GG, jednak Dark. Bardzo ładny pojedynek. No długi też, trzeba przyznać, półtorej godziny. GG. Pełny. Znakomity, fantastyczny. Widać, że Dark jest naprawdę w fantastycznej formie, no i Gumiho zresztą też. Myślę, że Elazar nie ma co się tam jakoś mocno bić w piersi, czy nie wiadomo co. W pierś. 63. No ja zobaczę, jak się szybko wydronował. Jest ten najbardziej spiczasty wykres dronu, jaki widziałem w życiu. O, GG, on coś tutaj pisze, zaraz będziemy tłumaczyć oczywiście. I ja może tym telefonem sobie przetłumaczę, tym, co zobaczymy, co się wydarzy, jak ten telefon przetłumaczy. Aplikacje są. Dobrze, GG, dziękuję za oglądanie, polecam. Suba, lajka, komentarz i ten dzwonek na YouTubie, Falun i StarCraft. Do następnego.